Filmy, gdzie oglądamy wspólnie świnkę Pepe i Miraculous, są najbardziej popularnymi filmami z serii Moja Reakcja na... Cześć, witajcie, ja jestem Paweł Malinowski. Dziś oglądamy świnka Pepa, ale nie taka zwykła, bo słuchajcie, już po przeróbkach. Mam nadzieję, że nie będzie tam jakichś dziwnych rzeczy i brzydkich słów. Jeszcze tego nie oglądałem. A jeśli ty chcesz, abym zrobił swoją własną przeróbkę świnki Pepy, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Jak będzie 10 tysięcy łapek, to nagrywam swoją własną przeróbkę. A jak będzie tylko 5, to nagrywam drugą reakcję ze świnki. Dobra, zaczynamy. A no i jak nie masz suba, to jesteś faja totalna. Bardzo śmieszny, bardzo fajny żart. A co ty tu robisz, lamusie jeden? To mama Pepa, nie lamus! Babcia Inka! Siema, siema! Maluchy! Zanim wejdziecie do domu, musicie zdjąć ubłocone buty. Ej, no klapki Lidla każe im zdjąć? Nie ma mowy, żeby zdjęły klapki Lidla, przecież to flex! Nie! Słuchajcie, słuchajcie! Chcecie zobaczyć, co zrobił dla was dziadek Świnka? Nie! No ja też bym nie chciał zobaczyć, co dziadek Świnka zrobił w toalecie. Dziadku Świnko! Dziadku Inka! Hej, Katulenka, super, że jesteś! Hej, Katulenka nawet jest w tej przeróbce, ja nie mogę, dziadek się zamienił w Lenkę. Patrzcie, co dla was zrobiłem. Domek na drzewie. Domek na drzewie! Dla George'a i... Ziobro! Okej, czyli dziadek nie zrobił żadnych dziwnych rzeczy w toalecie, tylko zbudował im piękny domek na drzewie. Te małe zasłony są małe. Jola, ty chyba schudłaś. Zupa Romana. Za sałatą! Pryncypałki? Ale pryncypałki to bym zjadł. Naprawdę to są jedne z moich najulubieńszych wafelków. Kurczę, pryncypałki. Dalej, co? Dzień dobry, Galakwica. Cholera. Tak? Kto to? Tu... Ziobro! Ziobro! Hipopotam, no kto, no mama Pepa, otwieraj, bo zaraz FBI przyjedzie, jak nie otworzysz. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Wiesz co? Chowa jakaś ta rozmowa, no nie klei się. Czy napiją się panowie wódeczki? No pewnie, że tak. Co? Pepa robi takie rzeczy? Ja nie mogę, myślałem, że świnki piją tylko wodę. Jest też miejsce dla taty. Powiedz sekretne słowa, tato. Bebech? Taty świnki. Beka! No. Beka! O, bebech taty świnki. Ty lepiej tam nie właź, bo jak wejdziesz, to ten cały domek na drzewie wybuchnie. Po prostu będzie o tak. Możesz wejść, tatusiu. Tak nie będziemy rozmawiać. No to jazda! Plecy! Chyba nie zmieszczę się przez drzwi. No, przez drzwi się nie zmieścisz, przez okno lepiej też nie próbuj. To dlatego, że masz za duży... Bebech? Wszyscy ci się gapią na bebech, bo jest kur... gigantyczny. Wszyscy teraz się popatrzymy. Jaki body shaming, nie. Myślałem, że Pepa to dobra bajka edukacyjna, a tu taki body shaming robią. Wstydźcie się takie coś po prostu puszczać do telewizji, do internetu. No bo właśnie. Poprzedni wybuch domku na drzewie zrobił montażysta, ale teraz serio ten domek po prostu eksplodował. Najlepsze prezenty i gadżety znajdziesz na www.homixfear.pl. Koszulki, maskotki, kubki, breloki, tatuaże i wiele, wiele innych tylko na homixfear.pl. Coś strzeliło mi w dupie. Buba! Jakie to mam tu słowo dupka! Babciu, uwielbiam domek na drzewie. No ja tu na pewno nie zostanę. No to w takim razie dziadek Świnka i ja sami będziemy musieli zjeść wszystkie ciasteczka. Ty ku... ciekawe, z czym są te ciasteczka, ja już się domyślam. Ty kutafonie jeden ty! Co? Ty kulfonie jeden ty? Masz, poczęstuj się. Nie dla świni! Nie dla psa! No macie, macie, weźcie jedno. Nie dla świni!
Widzicie, mówiłem, że te ciasteczka będą jakieś dziwne, bo po prostu było tak pyk i wyniosło ich do innego wymiaru. No i chciałem powiedzieć, że ten film, tę przeróbkę znalazłem na kanale Noxter, czego może się już domyśliliście. Podał tutaj wielkie okropne logo! Pici! Śmieci! To jest dzień talentu! Co to? Gówno! Aha! To jest inteligencja, kurde! What? Ja mam problemy z prostatą. Jej supermocą są problemy z prostatą? Ej, to fajnie, mój dziadek też ma. Przyszli dzieci, żeby odebrać rodzice? Myślę. Tata Pepa myśli, tak? Tata Pepa myśli? Chcecie powiedzieć mi, że tata Pepa myśli, a przed chwilą, jak włożył swój wielki bebek do domku na drzewie, to on wybuchł. Tak, też tak myślę. Ładnie śpiewam. Za wszystkie krzywdy sam się proszę Boga. Dobrze tańczę. O tak, Fortnite Dance, to jest to. A w komentarzach możecie pisać tytuły odcinków Świnki Pepy, które mam skomentować lub przerobić. Martw się, jutro rano zdechniesz. Co? Tata Pepa, co on powiedział do niej? Nie, nie, wcale nie Pepa, po prostu zaśniesz i się obudzisz. Nadszedł dzień talentów. Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Gwiazdami. Sprawdziłam, że mój talent to oglądanie. Trudne sprawy. O! A mnie ciekawi jedna rzecz. Kto z was ogląda trudne sprawy, ale takie wiecie, w telewizji bez przeróbki, a kto ogląda tylko jak youtuber skomentuje? Pisać teraz w komentarzu. Z komentarzem youtubera w telewizji bez komentarza. Trudne sprawy. Nie jest talent! To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dan. Mam cię w dupie. Tak, do nauczycielki lepiej nie mówić w szkole, bo można na przykład, nie wiem, dostać minusa. Pedro Kucyk. Jaki ty masz talent? Nie mam talentu. Jego talent to było, że sprankował nauczycielkę, że ma talent. Ja umiem grać na flecie. A jaki ty masz talent, Rebeko? Umiem wydawać różne dźwięki. To wielki talent. Nie. Ale co ja mam zrobić? Candy, jaki ty masz talent? Skakanie! O nie! O nie! Pepa przecież też miała pokazać, że będzie skakać na skakance. Już ktoś ją uprzedził. To nic, został jeszcze taniec i śpiew. No właśnie, został jeszcze taniec i śpiew. Na pewno nikt nie ma takiego talentu, Pepo! Mój talent to śpiewanie. Najgorszy występ programu Mam Talent, możesz być z siebie dumny. Teraz Suzy, jaki jest twój talent? Teraz to wymyśliłem coś zajebistego. Wow! Twerkowanie jako Among Us, to jest dopiero talent. Kto nam został? Ziobro! Chciałam pokazać skakanie, śpiew lub taniec. Ale to wszystko już było. To straszne, jak nam przykro, to Dupie mam przykro! Wszyscy wypierdali. Koniec wesela, wszyscy mon. Was pięć! Znowu jadę sam! Okej, okay, nie? Nie ma tutaj przekleństw. Czasem są jakieś takie wycenzurowane słowa, ale ja w ogóle nie wiem, co oni mówią. Niestety Pepa nie pokazała żadnego talentu, a mogła na przykład pokazać, jak zamienia się w plastry bekonu pod wpływem ciepła. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Z mojego auta! Nie cieszę się, że u mnie przenocujesz! Odbiorę cię z samego rana. A Pepa. Welcome to Jurassic Park. A gdzie jest dinozaur George'a? On by pasował w ten moment. Pan Zebra ogląda. Co za gówno. Wow, trudne sprawy oglądał, a Zebra przełączył nam Pana Ziemniaka? Wspaniale.
Oglądałem tamten program. Właśnie, przełącz to, chamie. Oglądaliśmy trudne sprawy u Naruciaka. A ja mam to w dupie. Co ty mówisz, chamie? Właśnie tak kończą frajerzy, krótko z nim. Tata Zebra musi iść sprać, bo rano ma dostarczyć... Donated. No dobrze, mamo Zebro. Nie kładźcie się za późno. Dobranoc. Noc, dzień, noc, dzień, noc. Siema, siema. I Zorę, Zuzu i Zaza też chcą się przyłączyć do nocowania. Jej, pianino. Uczę się grać. Posłuchaj. Nie! Mamo Zebro, nie rób takich rzeczy! Można najpierw porozmawiać z dziećmi, żeby nie używały pianina po 22. Nie trzeba do nich od razu strzelać, ale zniżele! Wszyscy ręce do góry, to jest napad! To co teraz robimy? Nocny piknik! Nocny piknik? Nocny piknik! Istnieje coś takiego jak nocny piknik? Nocny piknik! Czy ktokolwiek z was był kiedykolwiek na nocnym pikniku? Co to jest nocny piknik? Widzicie, nawet Pepa nie wie, co to jest nocny piknik, a jest z tej bajki. A jeśli ktoś z was nie widział mojego filmu z McDonald's, gdzie otwieram zestawy Happy Meal świnka Pepa, to zapraszam bardzo serdecznie, bo film jest naprawdę kozacki. W tajemnicy zajadamy... Marihunan? Znowu wlecał magiczny ciasteczko. Wiem, gdzie mama chowa z... Marihunan? Ale musimy być bardzo cichutko. Zamknij mordę, wąski! Pepo! Cisza! Mama Zebra obudziła się. Niemożliwe. Wiecie, to będzie najwspanialszy piknik o północy. Kto z was zna jakąś miłą bajeczkę na dobranoc? Ej, zostali przyłapani i nie ma żadnego manta? Zagrę na pianinie do nich strzelał z ASG. A za kradzież zabawnych ciasteczek, to pyta się ich, jaką znają bajkę na dobranoc? Ja zacznę. Był sobie raz brzydki potwór, który wyglądał jak ty. Ja pier... Tak strasznie brzydki, że wszystko... Koniec. To jest dramat. Kurna, twój stary. Spedy grał. Kto zna tą kto wie, skąd jest ta piosenka, nie? Założę się, że tylko dwie osoby będą wiedziały, skąd była ta piosenka. Jestem świnka Pepa. Ja nie mogę, Shrekopep! Shrekopep, czyli ostatni final boss po prostu wszystkich bajek. Połączenie świnki Pepy ze Shrekiem. Pepa wraz z rodziną ogląda w telewizji Pana Ziemniaka. Wielbiam wszystkie programy gimnastyczne. Ta? Nie widać. Tak, teraz pokażę wam jaja. Tu mamy pomidor. Co za idiota. Pamiętajcie, jedzenie tatę świnkę pomaga utrzymać smukłą sylwetkę. Bardzo ważne. No w sumie, gdyby się tak zastanowić, jakby zjedli tak 30% taty świnki, zrobili z niego bekon, to byłby naprawdę slim bez żadnych ćwiczeń. Są też ćwiczenia. A jeśli o ćwiczeniach mowa, to pamiętaj, by ćwiczyć zostawianie łapki w górę teraz, teraz, teraz. I suba z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze nie masz, nie masz, nie masz. Dzisiaj możemy się spotkać pod mostem. Mamo, możemy tam pójść i zobaczyć pana ziemniaka? Czy warto iść tak daleko, żeby zobaczyć ziemniaka? Dobra, zamknij dupę. Możemy go... Co? Tak się nie mówi do żony! Tak się nie mówi, mówi się zamknij ryj, no bo świnie mają ryje. Serio, mają ryje. Możemy go zobaczyć, mamo? Proszę! No dobrze. Dzieciństwa! Wszyscy przyszli zobaczyć pana ziemniaka. Witam wszystkich! Suzy myślała, że to... Przecież ja nie wyglądam jak... Zobaczcie! Pomelo? Przyjechał pan ziemniak! Pan ziemniak! Wow, jakie stunty! Przyjechał pan ziemniak! Pan ziemniak przyjechał na otwarcie centrum. Pan ziemniak przyjechał na otwarcie parasola w twojej du... Hej, Katarzynka, super, że jesteście! Wow, to Lenka również jest panem ziemniakiem? Jej, pan ziemniak jest ziemniak! Nowe centrum sportowe jest otwarte!
wystartowałeś? Centrum sportowe jest otwarte. Robi wrażenie. Wspaniale. Pamiętajcie, trzeba dużo ćwiczyć. Ej, ale przecież on dopiero co otworzył to centrum sportowe, a tutaj widzicie, już 3 zwierzaki trenują na bieżni. Coś mi tutaj nie pasuje. Dużo ćwiczyć i jeść. Black? Ja Blacka piję na co dzień. Czegoś, co nas po prostu pobudzi i zadba o naszą kondycję. Jakie owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Jabłka, pomarańcze. Ziemniaki! Pan ziemniak ma flashbacki z Wietnamu, dosłownie. Wszystkie traumy, pamiętajcie, wszystkie traumy. Przysyłajcie. Famarty. Dobrze. Ociek, dzisiaj będziemy malować. Właśnie, mi też możecie przesyłać fanarty na moim Instagramie, Paul Mnowski, wbijajcie, niedługo dodam nowe zdjęcie z bardzo ciekawego miejsca, więc warto obserwować. No i możecie mi wysłać jakiegoś fanarta, nie wiem, narysujecie, kurde, kółko na kartce i oczy i usta, to jest fanart dla mnie właśnie. Malować? Fanarty. Dla pana ziemniaka. Ja namalowałem ananasa. Zabalowałam. Chyba z nimi. Bardzo dobrze. Co ty namalowałaś, Emily? Mam nadzieję, że takie emoji, wiecie, nie? O takie. Pepo, powiedz, co ty namalowałaś. Tatusia, jak ogląda... CDA. Wspaniale! Nadszedł ranek. Pora programu pana ziemniaka. W dzisiejszej poczcie dostałem kopertę pełną rysunków. Ten pokazuje tatę świnkę przed... CDA. Jej! To jest mój rysunek! No co ty! A to jest koniec filmu! Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, aby oglądać inne moje filmy. Tutaj na przykład macie. Do zobaczenia. Cześć! Wygląda na to, że tata świnka powinien więcej ćwiczyć!